Nastąpi ogłoszenie wyroku. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu, Prokuratora Generalnego, Rady Ministrów i Rzecznika Praw Obywatelskich na rozprawie w dniu 3 grudnia 2015 roku wniosku grupy posłów o zbadanie pierwsze artykułu 3 ustawy dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym z artykułem 2 i artykułem 197 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Po drugie, artykułu 12 ustęp 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 Konstytucji. Po trzecie, artykułu 12 ustęp 1 i 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 144 ustęp 3 punkt 21 Konstytucji. Czwarte, artykułu 18 ustawy powołanej w punkcie 1 w związku z artykułem 22 paragraf 1 punkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 roku o Sądzie Najwyższym z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji. Po piąte, artykułu 19 ustęp 2 i artykułu 137 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 112 oraz artykułem 197 Konstytucji. Po szóste, artykułu 19 ustęp 5 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 Konstytucji. Po siódme, artykułu 21 ustęp 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji. Po ósme, artykułu 24 w związku z artykułem 42 ustęp 1 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2, artykułem 32 ustęp 1 i artykułem 196 Konstytucji. Dziewiąte, artykuł 104 ustęp 1 punkt 3 ustawy powołany w punkcie 1 z artykułem 191 ustęp 1 i artykułem 193 Konstytucji. Dziesiąte, artykułu 137 w związku z artykułem 19 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 2 Konstytucji. Po jedenaste, artykułu 137 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 62 ustęp 1 Konstytucji. I po dwunaste, artykułu 137 ustawy powołanej w punkcie 1 z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji. Orzeka. Punkt 1. Artykuł 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym jest zgodny z artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z artykułem 197 Konstytucji. Punkt 2. Artykuł 12 ustawy, ustęp 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z artykułem 2 Konstytucji. Punkt 3. Artykuł 12 ustęp 1 i 5 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z artykułem 144 ustęp 3 punkt 21 Konstytucji. Punkt 4. Artykuł 19 ustęp 2 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z artykułem 112 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z artykułem 197 Konstytucji. Punkt 5. Artykuł 21 ustęp 1 ustawy powołanej w punkcie 1, rozumiany w sposób inny niż przewidujący obowiązek prezydenta Rzeczypospolitej niezwłocznego odebrania ślubowania od sędziego Trybunału wybranego przez Sejm, jest niezgodny z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji. Punkt 6. Artykuł 24 ustęp 1 i 2 w związku z artykułem 42 ustęp 1 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z artykułem 196 Konstytucji. Punkt 7. Artykuł 104 ustęp 1 punkt 3 ustawy powołanej w punkcie 1 jest zgodny z artykułem 191 ustęp 1 i z artykułem 193 Konstytucji. Punkt 8. Artykuł 137 ustawy powołanej w punkcie 1 punkt A jest zgodny z artykułem 112 Konstytucji oraz nie jest niezgodny z artykułem 62 ustęp 1 i artykułem 197 Konstytucji. B.
w zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa 6 listopada 2015 roku, jest zgodny z artykułem 194 ust. 1 Konstytucji. Punkt C. W zakresie, w jakim dotyczy sędziów Trybunału, których kadencja upływa odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015 roku, jest niezgodny z artykułem 194 ust. 1 Konstytucji. Ponadto postanawia na podstawie artykułu 104 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku o Trybunale Konstytucyjnym umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Pod wyrokiem następują właściwe podpisy. Proszę uprzejmie zająć miejsca. Zasadnicze motywy wyroku przedstawią sędziowie sprawozdawcy, pan sędzia Leon Kieres oraz pan sędzia Marek Zubik. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. I tak jak pani sędzia przewodnicząca mówiła w pierwszej części, podczas rozprawy, tu zakres zaskarżenia został podzielony do opracowania przez dwóch sędziów, sprawozdawców, nie ze względu na przeciwstawność tez, a chęć umożliwienia państwu wyjścia z sytuacji, w jakiej się znalazło. Chciałbym rozpocząć jednak przedstawianie tych refleksji na tle szerszej kwestii. Nie bez powodu narody, nie tylko europejskie, w XX wieku zdecydowały się na wprowadzenie niezależnego od władzy ustawodawczej i wykonawczej sądownictwa konstytucyjnego. Konstytucja nasza dość obrazowo normuje, mówiąc, że pomni gorzkich doświadczeń czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były łamane. To na tym tle, między innymi, polska konstytucja, przyjęta w referendum, przewiduje szereg zabezpieczeń, które mają służyć zagwarantowaniu nie tylko sprawnego działania organów państwa, ale zachowania podstawowych wartości, które były przyjęte w momencie tworzenia tej konstytucji, między innymi zasady rządów prawa, ochrony podstawowych wolności praw człowieka czy trójpodziału władzy. Nie może to być postrzegane jako sądownictwo konstytucyjne jako proste ograniczenie prerogatyw parlamentu. Chociaż na pewno sądownictwo konstytucyjne służy temu, aby nigdy nie doszło do takiego rozumienia możliwości wykonywania władzy w państwie, aby tylko i wyłącznie od swobodnego uznania matematycznej większości nawet osób cieszących się statusem przedstawicieli narodu mogło być dowolnie dochodzić do zmian reguł funkcjonowania demokratycznego państwa. Chciałbym również, czy Trybunał chciałby bardzo wyraźnie podkreślić, że stoi przede wszystkim na straży gwarancji prymatu konstytucji, trójpodziału władzy oraz wolności i praw konstytucyjnych wszystkich obywateli oraz wszystkich osób znajdujących się pod władzą Rzeczpospolitej. I tu pierwsza uwaga, którą zwraca Trybunał, to to, że orzekanie w sprawie ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego nie da się tak prosto postawić jako rozstrzyganie we własnej sprawie. Żaden bowiem sędzia nie ma osobistego interesu co w rozstrzyganiu o hierarchicznej zgodności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i sprowadzenie tego prowadzi do niebezpiecznej granicy zatarcia między sprawnością instytucji publicznych, w tym wyłącznego monopolu Trybunału Konstytucyjnego na rozstrzyganie o zgodności ustawy, w tym ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, z samą ustawą zasadniczą. Co więcej, takie kompetencje nie tylko, że wykonują inne sądy konstytucyjne w Europie, ale wydaje się być spójne z jeszcze jedną zasadą, która legła u podstaw stworzenia konstytucyjnych mechanizmów sprawnego działania państwa, a mianowicie sądowego rozstrzygania sporów między organami władzy publicznej. W razie wątpliwości zawsze bowiem trzeba należy przyjąć, że w razie wątpliwości domniemanie służy sądowemu rozstrzyganiu spraw
które odnoszą się również do relacji między organami państwa. Teraz chciałbym w kolejności zarzutów odnieść się do poszczególnych problemów z tym jednym zastrzeżeniem, że w dwóch przypadkach na samym końcu pan sędzia, pan profesor Leon Kieres do części wcześniejszej powróci. Pierwszy zarzut dotyczył artykułu trzeciego. Wnioskodawcy starali się wykazać, że artykuł trzeci ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, w którym to przepisie zostały zebrane, rozrzucone w różnych przepisach Konstytucji kompetencje Trybunału Konstytucyjnego, sam przez się jest niezgodny z Konstytucją, ponieważ powiela przepisy Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny nie neguje ogólnej zasady związanej z poprawnym tworzeniem aktów legislacyjnych, czy normatywnych szerzej, które zakazują, czy formułują postulat, aby nie przepisywać unormowań ustaw w innych aktach. Niemniej jednak nie da się tego postulatu dotyczącego właściwej, czy należytej sztuki legislacyjnej przenieść na grunt konstytucyjny. Trybunał jednoznacznie stwierdził, że przepisy zawarte w artykule 3 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie dodały żadnych kompetencji Trybunałowi Konstytucyjnemu, ani je nie ograniczają, są jasne, służą należytemu czy lepszemu zaprezentowaniu unormowań, które znalazły się wprost w tekście Konstytucji i w tym zakresie nie podzielił zarzutów wnioskodawcy. Kolejny zarzut dotyczył artykułu 12 ustęp 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Przepis ten stanowi, że najogólniej rzecz ujmując, reguluje kwestię przedstawiania prezydentowi Rzeczpospolitej przez Zgromadzenie Ogólne kandydatów na prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego i zarzut wnioskodawca widział w ten sposób, że przepisy te nie precyzują długości trwania kadencji prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zaskarżony przepis jest jasny, dostatecznie precyzyjny. Ustawodawca bowiem stanął na gruncie odrębnego postrzegania kwestii kadencyjności mandatu sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz sprawowania funkcji prezesa i wiceprezesa. Przepis jest jasny, nie budzi ponad żadnych, a na pewno nie ponad przeciętnych wątpliwości co do swojego znaczenia. Oznacza bowiem tylko, że skorzystanie z prerogatywy przez głowę państwa i wskazanie spośród dwóch kandydatów przedstawionych prezydentowi jako kandydaci Zgromadzenia Ogólnego na obie te funkcje, prezydent ma obowiązek dokonać wyboru spośród tych dwóch kandydatów, a możliwość wykonywania tych funkcji będzie trwała tak długo, jak mandat sędziowski. Oczywiście istnieje potencjalna możliwość rozerwania i dokończenia sprawowania mandatu sędziowskiego z rezygnacją z funkcji, ale ta regulacja, nawet gdyby ją postrzegać w jakimś szerszym normatywnym kontekście, na pewno nie pozwalałaby stwierdzić na naruszenie przez ten przepis artykułu 2 Konstytucji. Kolejny zarzut dotyczył również artykułu 12, a tym razem ustępu 1 i 5 tego przepisu, który odnosi się do również kompetencji prezydenta i w tym wypadku do współudziału prezydenta w powoływaniu prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny, podobnie jak w przypadku poprzednim, co prawda dostrzega, że współudział organu władzy wykonawczej jest elementem, który służy z jednej strony zapewnieniu współudziału organów różnych z różnych segmentów władzy państwowej
przy konstruowaniu czy powoływaniu osób pełniących funkcje organów Trybunału Konstytucyjnego, ale w tak wąskich granicach, jakie się to realizuje, z wyraźną podstawą konstytucyjną, przy wyłączeniu również udziału tutaj rządu, ponieważ jest to prerogatywa prezydenta i dla akt urzędowy głowy państwa nie wymaga kontrasygnaty, nie podzielił zarzutów wnioskodawcy co do tego przepisu. Kolejny zarzut wiązał się z artykułem 18 ustawy, czyli tym, który wskazuje na kwalifikacje, jakie powinien mieć kandydat na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że ustawa odwołuje się do kwalifikacji koniecznych, wymaganych przy zajmowaniu stanowiska sędziego Sądu Najwyższego oraz dopowiada kryteria wiekowe, dolną i górną. I w tym akurat wypadku Trybunał Konstytucyjny zwrócił uwagę, że wnioskodawca w zasadzie koncentruje się na konkretnym, jednostkowym przypadku zastosowania przez Sejm tego przepisu. Trybunał Konstytucyjny natomiast zwrócił uwagę, że kryteria przewidziane w ustawie o Sądzie Najwyższym dotyczące kwalifikacji osób, które mogą być powołane na stanowisko Sądu Najwyższego, nie mogą być uznane ani za niskie, ani za nadmiernie wysokie z punktu widzenia kryteriów, które Konstytucja przewiduje do obsadzenia stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wobec tego, zważywszy na sposób zaskarżenia, w tym zakresie Trybunał uznał, że brak jest podstaw do merytorycznego rozstrzygnięcia Trybunału, umorzył postępowanie w tym zakresie. I kolejny z zarzutów, który ja w swojej części będę chciał przedstawić, to kwestia zarzutu dotyczącego artykułu 21 ustęp 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Przypomnę, Trybunał rozstrzygnął, że przepis ten rozumiany w inny sposób, w każdy inny sposób, niż przewidujący obowiązek prezydenta Rzeczpospolitej do niezwłocznego odebrania ślubowania od sędziego Trybunału wybranego przez Sejm, jest niezgodny z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji. I tutaj nieco chciałbym szerszą argumentację wskazać, jaka legła u podstaw takiego rozstrzygnięcia. Nie ulega wątpliwości, że na gruncie Konstytucji to do wyłącznej kompetencji Sejmu należy dokonanie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Osoba wybrana przez Sejm na to stanowisko jest sędzią w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie zmienia to postaci rzeczy, że Konstytucja posługuje się pojęciem sędziego Trybunału również w szerszym znaczeniu, obejmując nim również sędziów w stanie spoczynku, co za chwilę jeszcze ten problem wyjdzie przy immunitecie. Natomiast przepis mówiący o obsadzie, czyli od strony Trybunału Konstytucyjnego, gdzie mowa jest, że Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów, oznacza to tylko tyle, że status spośród osób mających status sędziego, tylko 15 osób może w danym momencie być w statusie urzędowym. Inaczej rzecz ujmując, może wiążąco rozstrzygać spory, które trafiają do Trybunału Konstytucyjnego. Nic więcej. Każdy inny sposób interpretacji przepisów, który by zakładał, że Konstytucja dopuszcza wprzęgnięcie w tę procedurę jakiegokolwiek innego organu państwa, została właśnie uznana za niezgodną z Konstytucją. Nie ulega wątpliwości, że na gruncie Konstytucji odebranie ślubowania przez nowo wybranego przez Sejm sędziego jest konstytucyjnym obowiązkiem głowy państwa. Co więcej, właśnie z faktu, że ustawa nie określa żadnego terminu, który ma dojść do odebrania ślubowania, oznacza to
co jest podstawą europejskiej kultury prawnej, że taki obowiązek należy zrealizować niezwłocznie. Nie ma tu żadnych podstaw, do jakichkolwiek rozsądnych podstaw do innego przyjęcia, innej interpretacji przepisów. Co więcej, Trybunał zwraca uwagę, że na gruncie rozwiązań konstytucyjnych nie da się postrzegać kompetencji prezydenta li tylko w sferze ceremonialnej. Bo jeżeli przepisy uzależniają rozpoczęcie statusu urzędowego sędziego od tej innej czynności, to tym bardziej wzmacnia to nie tylko obowiązek organu pozasejmowego do przyjęcia niezwłocznego ślubowania, ale jeszcze przede wszystkim uczynienia użytku z kompetencji, które ustawa przewidziała. Co więcej, problem ten rodzi się głównie na gruncie takim, gdzie wprost konstytucja nie wyłączyła, czy nie mówi nic o wyłączeniu obowiązku kontrasygnaty aktu urzędowego prezydenta spod kontrasygnaty ze strony prezesa Rady Ministrów. Gdyby bowiem nie udało się odnaleźć podstawy do wyłączenia, rodziłoby się w ogóle pytanie o konstytucyjność przepisów ustawy, która by powierzała organowi pozasejmowemu dokończenie procedury zmierzającej do obsady personalnej Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał natomiast konstytucyjny dostrzega tu pewną możliwość, zresztą pani minister o niej wspominała, że istnieje taka możliwość pogodzenia wszystkich przepisów Konstytucji, która uznaje ten ostatni etap zmierzający do zapewnienia, aby w stanie urzędowym było 15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego poprzez odebranie ślubowania przez głowę państwa, jako no, szeroko rozumiany podstawę, którą do wyłączenia, którą przewiduje Konstytucja dla powoływania sędziów w ogóle. Ale Trybunał raz jeszcze, i to bardzo wyraźnie podkreśla, nie da się nawet przez analogię rozumieć kompetencji prezydenta z artykułu 21 do procedury powoływania sędziów sądów powszechnych, o których jest na gruncie Konstytucji. Choćby dlatego, że Trybunał nie rozpatruje wniosku, tak jak jest to przy procedurze powołania sędziów. Prezydent ma odebrać ślubowanie od wybranego już sędziego. I ponieważ w praktyce okazało się, że pojawiły się sposoby interpretacji artykułu 21 w inny sposób, niż to by wynikało z podstawowych założeń Konstytucji, Trybunał jednoznacznie rozstrzygnął ten problem. Nie ma innej konstytucyjnie dopuszczalnej wykładni artykułu 21 ustawy niż przyjęcie obowiązku i to obowiązku realizowanego niezwłocznie. Natomiast zupełnie innym problemem byłaby sytuacja zajścia nadzwyczajnej, obiektywnej i niebudzącej wątpliwości sytuacji, której racjonalnie nie było możliwie przewidzieć i zapobiec, które by pozwoliły prezydentowi uzasadnić wydłużenie czasu na odebranie ślubowania, ale tylko o tyle, na ile jest to racjonalne i konieczne do wyjaśnienia wątpliwości. I tu bardzo wyraźnie Trybunał podkreśla, że taka zwłoka z przyjęciem ślubowania nie może się wyłącznie opierać o zarzut wadliwości samej podstawy prawnej dokonania wyboru. Zarzut bowiem odnoszący się do treści ustawy musiałby się bowiem przekształcić we wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją tej ustawy, a to należy jest w zakresie monopolu Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny problem, który stanął przed Trybunałem, to dotyczący kwestii objęcia ochroną immunitetu sędziowskiego również sędziów w stanie spoczynku. I tutaj jedna uwaga, którą w mniejszym zakresie
eksponował wnioskodawca, ten zakres immunitetu jest węższy w stosunku do sędziów w ogóle, ponieważ nie obejmuje wykroczeń. To wyraźnie z obecnej regulacji ustawy jest to zawężone. Ale Trybunał chce zwrócić uwagę, że przede wszystkim immunitet sędziowski służy samemu Trybunałowi, aby zapewnić jemu niezależność, a sędziemu niezawisłość. W przypadku Sądu Konstytucyjnego w Polsce 9-letnia kadencja jest stosunkowo krótka, a drażliwość i polityczność kwestii, które staje przed Trybunałem, jest ogromna. Nie dotyczy tylko bowiem hierarchicznej zgodności norm wydawanych przez centralne konstytucyjne organy państwa, ale również tak drażliwych problemów, jak rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa, czy stwierdzaniem przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta. Delikatność materii oraz krótkość kadencji tym bardziej wzmacnia, aby dokładnie na analogicznych zasadach, jak wszyscy sędziowie w państwie, również objąć ochroną tą immunitetową sędziów w stanie spoczynku, właśnie również w imię tego, aby nie rodził się jakikolwiek cień podejrzenia co do naruszania niezawisłości sędziowskiej. I ostatnia z grup problemów, których ja zostałem wskazany jako sędzia sprawozdawca, to kwestia nowej przesłanki umorzenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w postaci braku istnienia istotnego zagadnienia prawnego wymagającego rozstrzygnięcia przez Trybunał. Tutaj Trybunał Konstytucyjny również nie podzielił zarzutu wnioskodawcy. Zdaniem Trybunału błędnie wnioskodawca postrzega zasadę skargowości, czyli wskazanie podmiotów, które mają wyłączne prawo do uruchomienia procedury w postępowaniu przed Trybunałem z obowiązkiem wydania merytorycznego rozstrzygnięcia rozumianego w ten sposób, że Trybunał ma w każdym wypadku stwierdzić o zgodności bądź niezgodności z Konstytucją. Właśnie dlatego, że jest to sąd konstytucyjny stosunkowo niewielki, a z drugiej strony jedyny w państwie do rozstrzygania pewnych spraw, istniał pewien luz decyzyjny ustawodawcy, który pozwalał na uwolnienie Trybunału od spraw, które mają niewielki ciężar ustrojowych w imię sprawności działania Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał również zwrócił uwagę, że takiego typu rozwiązania nie tylko, że są znane choćby w przypadku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale też są znane w innych sądach konstytucyjnych. Sposób sformułowania tego przepisu nie budzi też jakby nadmiernych wątpliwości interpretacyjnych już w dotychczasowym orzecznictwie. Wielokrotnie Trybunał odwoływał się do pojęcia zbędności orzekania. Po drugie, no, nie da się wykazać, choćby ze względu na długość obowiązywania tej ustawy, na jakieś patologie w sposób rozumienia przez uczestników postępowania czy w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. I na koniec chciałbym tych swoich podstawowych motywów uzasadnienia jeszcze jedną rzecz dopisać, czy dopowiedzieć. Trybunał Konstytucyjny jako sąd rozstrzygający w tak newralgicznych sytuacjach musi być postrzegany jako element dobra wspólnego w rozumieniu artykułu 1 Konstytucji. I nawet ci, którzy są czasami nieprzekonani co do trafności tego czy innego orzeczenia, powinni właśnie w imię tego większego dobra uszanować niezależność Sądu Konstytucyjnego. Bo jak się okazuje, nadspodziewanie łatwo demontuje się struktury społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast z mozołem i czasami przez pokolenia buduje się wspólnotę ludzi wolnych i temu służy Trybunał. Dziękuję bardzo. Teraz czas na mnie. W części, która budziła emocje, spory. Nie wolno od tych emocji. I która pozornie wikłała Trybunał w spór polityczny o procedurę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwłaszcza. Otóż Trybunał Konstytucyjny ani jego sędziowie nie byli, nie są i nie będą wikłani w spory polityczne.
całą stanowczością Trybunał chce podkreślić, że jako instytucja ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, której status określa Konstytucja, rzeczywiście ma charakter służebny. Służy bowiem Konstytucji i ochronie tych wartości, które stanowią fundament rozwiązań konstytucyjnych. Powaga Trybunału Konstytucyjnego przejawia się także w jego orzeczeniach. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są zakorzenione w rozwiązaniach, które przyjął polski ustrojodawca. Źródłem tych rozwiązań jest wola narodu, który w drodze referendum przyjął konstytucję oraz ustalił Trybunał Konstytucyjny, który ma służyć ochronie wartości uznanych przez naród w swojej konstytucji za szczególne i niezbywalne. Trybunał Konstytucyjny z uznaniem odnosi się do tych wypowiedzi, które wskazują na powagę orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, który w swoich rozstrzygnięciach rozstrzyga o tym, jak należy rozumieć wolę ustrojodawcy zgodnie z tą wolą. Trybunał Konstytucyjny uznaje wypowiedź pana posła Marka Asta za wpisującą się w ten nurt ocen pracy Trybunału Konstytucyjnego. W tej części mojego uzasadnienia stanowiska Trybunału Konstytucyjnego, jak powiedziałem, przedstawię problematykę konstytucyjności przepisów dotyczących wyboru sędziego Trybunału przez Sejm. A trzeba pamiętać, że to unormowanie ma charakter przejściowy. Odnosiło się ono bowiem do wyboru sędziów Trybunału w 2015 roku. Omówię w związku z tym zarzuty dotyczące niezgodności artykułu 19 ust. 2 i artykułu 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z artykułem 112 i artykułem 197 Konstytucji. Natomiast będą poruszone również inne zagadnienia, ale na marginesie, zagadnienia związane z tą problematyką wyboru sędziów Trybunału w 2015 roku, jeżeli dały one podstawę Trybunałowi do umorzenia postępowania, czy to ze względów formalnych, czy też ze względu na brak adekwatności wzorca przywoływanego przez wnioskodawców, wzorca kontroli wskazanego przez wnioskodawców. Szczegółowe motywy stanowiska Trybunału w tym zakresie będą przedstawione w uzasadnieniu pisemnym, które zostanie sporządzone w terminie prawem przewidzianym. Może najpierw rozpocznę od historii prac legislacyjnych, bo ważnym jest spojrzenie na to, jak przebiegały te prace. Zarówno artykuł 19 ust. 2, jak i artykuł 197 zostały wprowadzone, podkreśla Trybunał, do ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w toku prac ustawodawczych w Sejmie. Pierwotnie prezydencki projekt ustawy o Trybunale przewidywał rozbudowaną procedurę wyborczą, o czym się zapomina w dyskusjach publicznych
nad oceną, zwłaszcza artykułu 137. W tej prezydenckiej koncepcji procedury wyboru sędziego miała się ona rozpoczynać 6 miesięcy przed upływem kadencji sędziego Trybunału, przy czym ostateczne zgłoszenie marszałkowi Sejmu kandydata na to stanowisko, wyłonionego w drodze sformalizowanej i wstępnej procedury, którą można niezbyt można, może szczęśliwym słowem określać mianem preselekcji, następowało nie później niż 2 miesiące przed upływem kadencji sędziego Trybunału. Jednakże podczas prac w komisjach sejmowych, to po pierwszym czytaniu projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, to ustawodawca odstąpił od tej koncepcji. Podkreślam, to ustawodawca odstąpił od tej koncepcji, powracając zasadniczo do modelu wyboru sędziego Trybunału obowiązującego na gruncie ustawy o Trybunale z 1997 roku. I dlatego uległa zmianie regulacja dotycząca zgłaszania marszałkowi Sejmu wniosku w sprawie wyboru sędziego Trybunału, która finalnie została zamieszczona w ustawie o Trybunale jako właśnie artykuł 19 ustęp 2. I o ile to zamieszczenie w ustawie o Trybunale artykułu 19 ustęp 2 było legislacyjnym następstwem opowiedzenia się przez Sejm za innym niż przewidywała inicjatywa ustawodawcza modelem wyboru sędziego Trybunału, o tyle problematyka, którą ustawodawca ujął, unormował w artykule 137 ustawy o Trybunale, stanowiła zupełne nowum. Nie była ona przewidziana w inicjatywie ustawodawczej. Projekt ustawy bowiem nie zakładał specjalnych rozwiązań proceduralnych odnośnie wyboru sędziego Trybunału w 2015 roku. Te rozwiązania pojawiły się w trakcie prac ustawodawczych w komisjach sejmowych po pierwszym czytaniu i były, o czym mówił dzisiaj pan poseł reprezentujący wnioskodawców, były one motywowane pragmatycznie, spodziewaną koniecznością zagwarantowania Trybunałowi zdolności orzekania w pełnym składzie w okresie przejściowym po wejściu w życie ustawy o Trybunale. Trybunał rozważał, czy artykuł 137 ustawy o Trybunale jako przepis przejściowy, a więc ten wprowadzony w toku prac sejmowych, obowiązuje w rozumieniu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i czy może być oceniony merytorycznie, bo on miał charakter przejściowy właśnie. Istotnie artykuł 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wyczerpał już zakres swojego zastosowania, ponieważ jego podstawowe zasady na jego podstawie zostały dokonane zgłoszenia kandydatów. Te podstawowe regulacje, w związku z tym obowiązujące dotyczące zgłaszania kandydatów i to na wszystkie stanowiska sędziego Trybunału odnosiły się do roku 2015. I te stanowiska należało obsadzić w roku 2015. Niemożliwe jest także przywrócenie 30-dniowego terminu na składanie wniosków, gdyż termin ten wygasł. Więc w tym sensie artykuł 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie może już być stosowany. On pozostaje jedynie podstawą prawną pewnych czynności prawnych dokonanych w przeszłości, które stanowiły obligatoryjny element postępowania w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm w 2015 roku. Trybunał jednak niezależnie od tego przesądził, że artykuł 137 ustawy o Trybunale podlega kontroli, ale w zakresie, w jakim dotyczy postępowań w sprawie wyboru sędziego
Trybunału, które zostały zainicjowane w 2015 roku i w dniu orzekania przez Trybunał nie zostały zakończone złożeniem wobec prezydenta ślubowania. Trybunał stwierdził, że właśnie w tej części postępowań niezakończonych ślubowaniem artykuł 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nadal obowiązuje i obowiązuje jako fragment mechanizmu prawnego inicjowanego wnioskiem w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału, a zamykanego postępowanie odebraniem przez prezydenta ślubowania od osoby wybranej przez Sejm na stanowisko sędziego Trybunału. I dopóki prawem przewidziana sekwencja czynności nie zostanie zakończona, podkreślam to, artykuł 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, mimo że nie może być on podstawą nowych czynności wyborczych, powinien być traktowany jako jedna z podstaw prawnych postępowania w sprawie obsadzenia stanowiska sędziego na 9-letnią kadencję, które to postępowanie wciąż się toczy. Zanim rozwinę tę problematykę, należy tutaj odnieść się do uchwał Sejmu z 25 listopada 2015 roku. Ustalając dopuszczalność kontroli konstytucyjności artykułu 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, Trybunał musiał odpowiedzieć na pytanie, czy uchwały Sejmu z 25 listopada 2015 roku w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej, uchwał Sejmu z 8 października 2015 roku, tych uchwał, które dotyczyły wyboru sędziów Trybunału przez Sejm 7 kadencji, a zostały ogłoszone w Monitorze Polskim z 2015 roku pod pozycjami 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, wpłynęły na moc obowiązującą, czy te uchwały wpłynęły na moc obowiązującą tego przepisu, czyli artykułu 137, i czy w konsekwencji Trybunał może kontynuować postępowanie w tym zakresie. Tylko w tej kwestii Trybunał wobec tych uchwał się wypowiada. Treścią pięciu uchwał z 25 listopada 2015 roku było, jak już wspomniałem, stwierdzenie braku mocy prawnej uchwał Sejmu poprzedniej kadencji w sprawie wyboru sędziów Trybunału. Publikacja tych uchwał w Monitorze Polskim, ona wieńczyła sejmową procedurę wyboru pięciu sędziów Trybunału, których kadencje kończyły się 6 listopada oraz 2 i 8 grudnia 2015 roku. W uchwałach z 25 listopada 2015 roku Sejm zwrócił się jednocześnie do prezydenta, aby powstrzymał się od odbioru ślubowania od sędziów Trybunału wybranych przez Sejm 7 kadencji. Podkreślam to jeszcze raz, że Trybunał uznał, że uchwały Sejmu z 25 listopada 2015 roku nie są przedmiotem kontroli w tym postępowaniu. I podkreślam jeszcze raz, że jednakże ze względu na to, że możliwość merytorycznego badania artykułu 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest dopuszczalna o tyle, o ile w dniu orzekania przez Trybunał nadal toczą się procedury obsadzania stanowisk sędziego. Przed chwilą wspomniałem tutaj o właśnie problemie obowiązywania artykułu 137 ustawy. To właśnie dlatego, że toczą się te procedury, należało ustalić,
jakie skutki prawne dla mocy obowiązującej artykułu 137 ustawy o Trybunale miało podjęcie przez Sejm wspomnianych 5 uchwał z 25 listopada 2015 roku. I właśnie dlatego w zakresie determinującym przedmiot kontroli konstytucyjnej w tej sprawie, a co za tym idzie wyznaczającym kognicję Sądu Konstytucyjnego, Trybunał odniósł się do charakteru prawnego uchwał Sejmu z 25 listopada 2015 roku. Zgodnie z artykułem 69 ustęp 2 regulaminu Sejmu, uchwały z 25 listopada 2015 roku należy traktować jako akty prawne o charakterze wewnętrznym, mające cechy częściowo oświadczenia, częściowo zaś rezolucji. A z prawnego punktu widzenia ujęcia ich treści, treścią tą jest po pierwsze przedstawienie politycznego stanowiska Sejmu w konkretnej sprawie, która w tym momencie, w momencie przyjęcia uchwał, została oceniona przez Izbę jako doniosła, a po drugie zaś niewiążące prawne wezwanie organu państwa, to jest prezydenta, do określonego działania. Uchwały z 25 listopada 2015 roku nie są rozstrzygnięciami o charakterze konkretnym i indywidualnym w ramach tak zwanej funkcji kreacyjnej Sejmu. Funkcji, która prowadzi do obsadzania lub zwalniania przewidzianych prawem stanowisk i funkcji publicznych. W tym sensie są one kategorialnie różne od uchwał Sejmu w sprawie wyboru sędziego Trybunału. Przez te uchwały w sprawie wyboru sędziego Trybunału Sejm realizuje swoje, między innymi swoją kompetencję określoną w artykule 194 ustęp 1 Konstytucji. I dlatego Trybunał stwierdził, że przyjęcie przez Sejm 8 kadencji uchwał z 25 listopada 2015 roku nie wyłącza trybunalskiej kontroli konstytucyjności artykułu 137. Wreszcie omawiamy tutaj problematyką wyboru sędziów Trybunału. Istotne znaczenie ma zagadnienie autonomii regulaminowej Sejmu. Problematykę w innym kontekście tę omawiał również pan sędzia sprawozdawca, profesor Marek Zubik. Wnioskodawca zakwestionował tylko jeden z elementów procedury wyboru sędziego przez Sejm. Tym elementem jest termin na złożenie wniosku w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału. Przed wejściem w życie ustawy o Trybunale to zagadnienie terminu zgłaszania było normowane w artykule 30 ustęp 3 regulaminu Sejmu. Tutaj notabene w dniu orzekania przez Trybunał przepis ten nie został dostosowany do zmian ustawowych. Poprzednio obowiązująca ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 1997 roku nie określała terminu złożenia wniosku. Natomiast regulowała ona inne elementy sejmowego postępowania w sprawie wyboru sędziego Trybunału. Tymi elementami to podmioty uprawnione do wysuwania kandydatów na sędziego oraz liczba głosów koniecznych do podjęcia przez Sejm uchwały w sprawie wyboru sędziego Trybunału. Trybunał ograniczył swoje orzeczenie w tej sprawie do problemu konstytucyjnego, ale postawionego we wniosku. To jest zgodności z zasadą autonomii regulaminowej Sejmu podstawy prawnej
terminu na złożenie wniosku, o którym mowa w artykule 19 ust. 2 i artykule 137 ustawy o Trybunale. Zgodnie z wyborem wnioskodawcy, poza zakresem rozważań, pozostały zatem inne zagadnienia wyboru sędziego Trybunału przez Sejm na podstawie ustawy o Trybunale i regulaminu Sejmu. Po prostu te inne problemy nie zostały ujęte w treści wniosku. Trybunał uwzględnił, że zasada autonomii regulaminowej Sejmu dotyczy wszystkich sfer działania tego organu, a więc zarówno funkcji ustawodawczej, jak i kontrolnej, jak również tak zwanej funkcji kreacyjnej, o której tu już wspominałem, a więc powoływania i odwoływania organów państwa lub osób wchodzących w skład tych organów, w tym wyboru sędziego Trybunału, o czym stanowi artykuł 194 ust. 1 Konstytucji. Wnioskodawca wskazał, że problematyka terminu na złożenie wniosku w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału mieści się, cytuję, w pojęciu porządku prac Sejmu oraz, cytuję, działalności jego organów. A więc ta problematyka stosownie do brzmienia artykułu 112 Konstytucji powinna być zdaniem wnioskodawcy przekazana do unormowania w regulaminie Sejmu. Trybunał nie podzielił tego stanowiska. Procedura wyboru sędziego Trybunału nie jest bowiem wyłącznie wewnętrzną kwestią organizacji prac Izby. I nie jest to kwestia wyłącznie rozdziału kompetencji między jej organy wewnętrzne, Izby. To zagadnienie jest o wiele bardziej złożone. Nie można bowiem pominąć, że wybór sędziego Trybunału na indywidualną, 9-letnią kadencję stanowi jedną z konstytucyjnych gwarancji pozycji ustrojowej Trybunału oraz gwarancji statusu jego sędziów. Uzupełniając skład Sądu Konstytucyjnego, Sejm faktycznie wpływa na faktyczną zdolność tego organu do wykonywania jego kompetencji. A więc Sejm wpływa przez to pośrednio na czynności niezależnego względem siebie organu, który z kolei rozstrzyga o sposobie realizacji kompetencji innych konstytucyjnych organów państwa, pozostających w swego rodzaju ustrojowym powiązaniu. O tym mówię m.in. artykuł 122 ust. 3, gdy idzie o prewencyjną kontrolę konstytucyjności ustaw, artykuł 193 Konstytucji, gdy idzie o zagadnienie związane z pytaniami prawnymi sądu, czy artykuł 189 co do rozstrzygania sporów kompetencyjnych. Regulacje dotyczące wyboru sędziego Trybunału mogą zatem oddziaływać na cały system sprawowania władzy publicznej. I te regulacje wydawałoby się proceduralne, tylko i mające takie znaczenie mogą potencjalnie implikować, zdaniem Trybunału, negatywne skutki dla funkcji państwa w wielu obszarach. W tym kontekście Trybunał też chce zaznaczyć, że zachowanie ciągłości funkcjonowania Trybunału oraz przestrzeganie zasady kadencyjności urzędu sędziego Trybunału to są założenia ustroju państwowego przyjętego na gruncie Konstytucji. Trybunał może oczywiście pracować przejściowo w zmniejszonym składzie. Niemniej zawsze należy to traktować jako wyjątek i zawsze należy to traktować jako przejaw splotu okoliczności o nadzwyczajnej randze. Okoliczności wywołanych wydarzeniami o zobiektywizowanym charakterze. W żadnym zaś razie nie może być to efekt praktyki działania organów państwa, które są odpowiedzialne za obsadzanie stanowiska sędziego Trybunału.
konsekwencji Trybunał stwierdza, a w sentencji wyroku stwierdził, że kwestia terminu złożenia wniosku w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału, oprócz aspektów bez wątpienia technicznych, o czym tutaj mówiłem, i z punktu widzenia organizacji prac Izby jedynie wewnętrzny, ma także wymiar wykraczający poza sferę wyłączności materii regulaminowej. Sejm. Jak już wspomniałem, sprawne i terminowe uzupełnianie wakującego stanowiska sędziego Trybunału jest obowiązkiem właściwych, nie tylko organów państwa, nie tylko ich uprawnieniem. I organy nie mogą tego obowiązku zaniechać. Trybunał w tej sprawie wypowiadał się już w wyrokach w sprawach K17/98 i K4/4/06. A więc na ustawodawcy w świetle stanowiska Trybunału spoczywa powinność, aby problematykę terminu zgłoszenia kandydatury sędziego Trybunału unormować w ustawie w sposób, który będzie gwarantował ochronę konstytucyjną kadencji sędziego Trybunału, nieprzerwany tok wypełniania zadań przez Sąd Konstytucyjny, a także efektywność, transparentność i rzetelność całego procesu wyborczego. I właśnie dlatego Trybunał orzekł, że artykuł 19 ust. 2 i artykuł 137, idzie o te zagadnienia dotyczące autonomii regulaminowej Sejmu, są zgodne z artykułem 112 Konstytucji. A teraz wybór sędziego przez Sejm. Aby rozstrzygnąć drugą wątpliwość zgłoszoną przez wnioskodawcę, czy artykuł 137 ustawy narusza kompetencje do wyboru sędziego Trybunału przez Sejm obecnej ósmej kadencji, należy odtworzyć sekwencję czynności zmierzających do wyboru sędziów Trybunału w 2015 roku. Pierwsze posiedzenie Sejmu siódmej kadencji zostało zwołane 8 listopada 2011 roku. I od tego dnia, to jest, cytuję, z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie, rozpoczęła się czteroletnia kadencja tego organu. Zgodnie z artykułem 98 ustęp 1 in fine Konstytucji, kadencja Sejmu rozpoczęta 8 listopada 2011 roku trwała, cytuję, do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji. Pierwsze posiedzenie Sejmu ósmej kadencji odbyło się 12 listopada 2015 roku i był to jednocześnie pierwszy dzień kadencji kolejnego Sejmu. W 2015 roku kończy się kadencja pięciu sędziów Trybunału. To jest kadencja trzech sędziów, która upłynęła 6 listopada, zaś kadencja dwóch kolejnych, 2 i 8 grudnia. Koniec kadencji trzech sędziów Trybunału przypadł zatem w trakcie kadencji Sejmu siódmej kadencji, a kadencja pozostałych dwóch sędziów upływała w trakcie kadencji Sejmu już ósmej kadencji. Zresztą taki sam wniosek płynie także przy nieco innym kalendarzu wyborczym w wyborach parlamentarnych w 2015 roku. Można bowiem uznać, że w trakcie prac legislacyjnych nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym i w momencie jej ogłoszenia nie było jeszcze wiadomo, kiedy prezydent zarządzi wybory, ani tym bardziej nie wyznaczono jeszcze terminu pierwszego posiedzenia Sejmu ósmej kadencji. Uwzględniając, że Sejm siódmej kadencji rozpoczął swoje prace 8 listopada, ostatnim terminem, w którym mogły odbyć się wybory, był 1 listopada 2015 roku. Znaczyło to, że kadencja Sejmu
VII kadencji mogła potrwać maksymalnie do 30 listopada. Powiem, 1 grudnia mijał 30-dniowy termin na zwołanie pierwszego posiedzenia Sejmu kolejnej kadencji. Także przy takim układzie zakończenie kadencji dwóch sędziów Trybunału, które przypadało 2 i 8 grudnia 2015 roku, następowało już po rozpoczęciu funkcjonowania Sejmu ósmej kadencji. Rozważając to zagadnienie, Trybunał przede wszystkim stwierdził, że artykuł 194 ustęp 1 Konstytucji, że z tego artykułu wynika obowiązek wyboru sędziego Trybunału przez Sejm tej kadencji, w trakcie której zostało opróżnione stanowisko sędziego Trybunału. Z wyrażenia cytuję: Trybunał Konstytucyjny składa się z 15 sędziów wybieranych indywidualnie przez Sejm, koniec cytatu, wynika, że chodzi nie o jakikolwiek Sejm, ale o ten, którego czasowy zakres działania pokrywa się z dniem wygaśnięcia lub z dniem upływu kadencji sędziego Trybunału. Możliwa jest oczywiście sytuacja, gdy Sejm nie zdoła obsadzić stanowiska sędziego Trybunału ze względu na różne okoliczności. Ta sytuacja była opisywana i we wniosku dzisiaj częściowo przedstawiana przez pana posła Budkę. Te różne okoliczności faktyczne, takie jak na przykład brak poparcia kandydata bądź krótkie terminy na przeprowadzenie procedury wyborczej ze względu na bliskie wybory parlamentarne. W takim przypadku jednak obowiązek wyboru sędziego Trybunału przechodzi w naturalny sposób na kolejny Sejm. W tym kontekście trzeba przypomnieć, że ciągłość funkcjonowania Sądu Konstytucyjnego i ochrona kadencji sędziów Trybunału są chronione konstytucyjnie i powinny być punktem odniesienia dla wszystkich organów państwa biorących udział w obsadzaniu urzędu sędziego Trybunału. Akceptowalny konstytucyjnie jest również przejściowy wakat w składzie Trybunału. Pod warunkiem jednak, że jest on rezultatem splotu usprawiedliwionych okoliczności faktycznych, a nie jest on obraną przez organ państwa strategią bądź środkiem działania. Trybunał przychylił się do zarzutów wnioskodawcy, że artykuł 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w zakresie, w jakim dotyczy wyboru sędziów Trybunału mających zastąpić sędziów, których kadencja upływa 2 i 8 grudnia 2015 roku, właśnie to jest z tych sędziów, których kadencja upływa po rozpoczęciu kadencji Sejmu ósmej kadencji, jest niezgodny z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji. Sędziowie ci, zdaniem Trybunału, zostali wybrani przez organ nieuprawniony. Wybór sędziego Trybunału nie może, zdaniem Trybunału, zostać dokonany niejako z góry, przed czasem, w stosunku do stanowisk sędziowskich, które zostaną zwolnione dopiero w trakcie kadencji przyszłego Sejmu. Bo sprowadzają rzecz ad absurdum, mechanizm przewidziany w artykule 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym mógłby zostać wykorzystany nie tylko w wypadku sędziów Trybunału, których kadencja upłynęła w 2015 roku, ale również do tych stanowisk, które zostaną opróżnione w kolejnych latach. Byłby to niebezpieczny precedens. A zatem za ratio legis artykułu 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie mogą stać argumenty odwołujące się do wyjątkowego charakteru tego okresu przejściowego obowiązywania nowej, kompleksowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, czy też nie mogą być przywoływane trudności praktyczne związane z koincydencją wyborów parlamentarnych i wyboru sędziów Trybunału. Trybunał, notabene o co tutaj pytałem, też
i panów posłów zwrócił uwagę, że projekt ustawy o Trybunale został wniesiony do Sejmu 11 lipca 2013 roku i nie było przeszkód, aby starannie i w wyważony sposób skorelować moment uchwalenia ustawy oraz jej vacatio legis, skorelować z czynnościami wyborczymi, w które obfitował rok 2015. Skutki norm konstytucyjnych, w tym artykułu 194 ustęp 1 Konstytucji, nie mogą zdaniem Trybunału być uzależnione od terminu wejścia w życie ustawy o Trybunale lub temporalnych uwarunkowań jej procedur wyborczych. Ustawodawca powinien był przewidzieć adekwatne przepisy przejściowe, które eliminowałyby potencjalną kolizję z normą konstytucyjną, tą, która stanowiła wzorzec badania przywoływanego przepisu. Ustawodawca ostatecznie nie mógł nawet przesunąć stosowanie nowych rozwiązań do wyborów sędziego Trybunału, które przypadały w kolejnych latach. Tutaj zakres swobody regulacyjnej ustawodawcy był szeroki, ja tu już kilka możliwości podałem. Z tej właśnie perspektywy, tych możliwości, odmiennie niż podnoszono podczas prac legislacyjnych w Sejmie, artykuł 137, ale tylko z tej perspektywy, ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie był ani konieczny, ani tym bardziej nie mógł przeciwdziałać hipotetycznej obstrukcji prac Sądu Konstytucyjnego. Na marginesie Trybunał odnotował, że unormowanie dotyczące wniosków w sprawie kandydatów na sędziego Trybunału, które obowiązywało pod rządami ustawy o Trybunale z 1997 roku oraz artykuł 30 regulaminu Sejmu, też nie były wolne od wad. W szczególności nie respektowało to rozwiązanie ustawy z 1997 roku tej samej normy konstytucyjnej, w myśl której sędzia Trybunału jest wybierany przez ten sam Sejm, którego kadencja przypada w dniu opróżnienia stanowiska sędziego Trybunału. Prawodawca nie przewidział, że w praktyce mogą wystąpić sytuacje właśnie nietypowe, to jest ta wada, związane z przełomem kadencji Sejmu, gdy ze względów konstytucyjnych pożądane jest nieco bardziej zniuansowane podejście do procedur wyborczych. I biorąc to wszystko pod uwagę, Trybunał orzekł, że artykuł 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w zakresie, w jakim dotyczy wyboru sędziów Trybunału mających zastąpić sędziów, których kadencja upływa 2 i 8 grudnia 2015 roku, jest niezgodny z artykułem 194 ustęp 1 Konstytucji. Kończąc, chcę podkreślić, że Trybunał stwierdził zakresową niekonstytucyjność artykułu 137 ustawy o Trybunale. Przejściowy charakter tego przepisu powoduje jednak, że niezależnie od orzeczenia Trybunału nie może on być już i tak stosowany jako podstawa zgłaszania kandydatów na sędziego Trybunału w przyszłości, czyli po wejściu w życie tego wyroku. Konsekwencją stwierdzenia zakresowej niekonstytucyjności artykułu 137 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest to, że Trybunał uznał za zgodną z Konstytucją podstawę prawną wyboru 3 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję. Dziękuję panom sędziom sprawozdawcom. Wyrok Trybunału jest ostateczny. Trybunał żywi nadzieję, że będzie niezwłocznie ogłoszony. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem zostanie doręczony uczestnikom postępowania zgodnie z przepisami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Dziękuję uczestnikom postępowania. Dziękuję wszystkim państwu, którzy swoimi opiniami pomogli Trybunałowi w pracy. Dziękuję publiczności i zamykam posiedzenie.